0,0 na 10. O, dobrze. Chodź. Zgłaszam się na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Policja śledczy posterunkowy Marcin Mach. Proszę pana, dostaliśmy zgłoszenie od dyżurnego miasta i na podstawie ustawy o policji podejmuję interwencję policyjną. Słucham tak, pana, tak, co się stało. Ja zgłaszałem panowie sprawę w ten sposób, że został zaproszony przez swoją koleżankę z dawnych tam szkolnych lat na kawę do siebie. I w momencie, kiedy piliśmy kawę, wtargnął jej mąż do mieszkania. Nie wiem, chyba mu się sytuacja nie spodobała. Zaczął być bardzo agresywny. Mówił, że wybije mi cudze żony z głowy. Wyzywał mnie o... Zamiast sytuacja się jakoś unormować, uspokoić, zaogiła się bardziej. Zaczął, tak powiem, okładać mnie paskiem. Wziął pasek swój z taką potężną klamrą, zaczął mnie okładać. Zacisnął ten pasek na szyi. Tym paskiem, tak, mnie na szyi, zaczął mnie dusić tym paskiem. Gdy chciała pomóc mi koleżanka moja, tak, jego żona, Ewa, uderzył ją w brzuch, następnie w twarz, ona się usunęła na podłogę. Wypchnął mnie tutaj z mieszkania, tymi drzwiami, rzucił tutaj mnie, rzeczy moje rozsypał i powiedział, że jak mnie jeszcze raz tutaj zobaczy, to mnie zabije, przepraszam, za słowo. Zabije, udusi. Dobrze, proszę pana... I panowie, jeszcze tak. Sprawa jest taka, że później no, słyszałem, że jeszcze były głosy awantury w domu. Ja nie wiem, co tam się stało, później umilkły. Także nie wiem, co tam z tą żoną, tak? Tak? I druga rzecz, że razem z tymi rzeczami, które mi tutaj rozsypał... Okej, okay, portfel mój był, ale zawsze znoszę z sobą dowód, a nie ma tego dowodu. Nie jestem pewien, czy on tam został. Pieniążki są tutaj, powiedzmy... dokumenty, a czy dokumenty, karty, ale nie ma dowodu osobistego. Czyli poza tym dowodem, czy cokolwiek tak. W domu jeszcze pana zostało tam? Nie. Nic więcej. Tyle, tak? Że tak jak mówię, nie dam sobie nic obciąć, że ten dowód tam był. Dzień dobry pani policja, starszy postępowy Marcin Mach. Proszę pani, dostaliśmy zgłoszenie od dyżurnego miasta. Na podstawie ustawy o policji podejmuję interwencję policyjną w pani mieszkaniu. Tutaj, tak, to jest konieczne, gdyż ten pan zgłasza, że został przez pani męża podduszany paskiem. Chcielibyśmy rozwiązać tę sytuację. Pan mówi, że pani również została uderzona i chcemy się po prostu upewnić, że pani, czy pani się nic nie stało, czy pani nie potrzebuje pomocy. Możemy wejść? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu nie wiem, prawda? Proszę pana, ustawiłem ustawę o policji, podejmuję interwencję zgłoszoną przez dużego miasta. Tutaj pan... Ta policja ci nie pomoże, co sobie wyobrażasz? Proszę, stałem troszeczkę. Pan zamknij. Zamknijmy drzwi. Proszę pana. On wezwał? On tak, wezwał was? Po co? Pan skarży się, że zastał państwa, czyli pana żonę i tamtego mężczyznę w domu. Pan zdenerwował się i po prostu tamtego mężczyznę... No tak, jakby pan się zachował? Przychodzi do pana do domu jakiś mężczyzna i pana żony potrafi. Spokojnie. Chcemy wyjaśnić tę sytuację i chcemy się pana zapytać, czy miała miejsce taka sytuacja, tak? Nie było takiej w ogóle sytuacji. Proszę pana, ja się śpieszę, muszę jechać do firmy, mam dokumenty ważne do zawiezienia. Najpierw załatwimy interwencję i zaraz pan sobie załatwi. Dobrze, słucham. Proszę pana, na podstawie artykułu 15 ustawy o policji poproszę pana o okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Proszę bardzo. Panowie, zróbcie to szybko, bo się śpieszę. Mam teraz kontrolę w firmie i stracę pracę, jeśli tego nie zarządzę. Mam takie pytanie do pani. Czy pani się nic nie stało podczas tutaj tego zajścia w domu? Czy pani się dobrze czuje? Nie potrzebuje pani pomocy lekarskiej? Dobrze się czuję, zarabiam, pracuję na nią, ona jest zdrowa i to po prostu jakiegoś tu przyprowadza do domu. Czy zachowanie męża było jednokrotne dzisiaj, czy takie zachowanie miało miejsce już w przeszłości? Mąż obawy jest prezesem w firmie i od tego czasu zrobił się taki nerwowy, czasami się zdarzało. Czy zdarzyło się... Kochanie, co ty mówisz? Czy zdarzyło się, że pani... Będzie pana to, będzie pana szarpał, czy były jakieś wyzwiska pod pani adresem? Czy miało miejsce takie wydarzenie? Zastanów się, co mówisz. Sebastian, przestań, mam tego dosyć! Uderzył mnie w brzuch, nazwał mnie szmatą. Powiedział, że go zdradzam. To było dzisiaj, tak? Tak, dzisiaj. A czy kiedykolwiek wcześniej nie było za takie miejsce, taka sytuacja miała miejsce? Był podobna. Wcześniej takie coś się zdarzało. Również. Panie Sebastianie,
w związku z tą sytuacją, co ma pan do powiedzenia? Jak z pańskim... Pokłóciłem się z żoną, jest zła, nie daje ostatnio pieniędzy na zakupy i mówi takie bzdury. Ten mężczyzna przyszedł do mnie do domu, nagabuje mi żonę, więc go wyrzuciłem, ale żadnym paskiem go nie dusiłem. Dobrze. Czy ma w ogóle jakiś ślad? W jaki sposób pan go wyrzucił? No wziąłem go po prostu za habety i wyrzuciłem za drzwi. Dobrze, czy uderzył pan tego człowieka? Nie, no skąd? Nie podróż... Jestem porządnym człowiekiem, jestem zastępcą prezesa firmy. Dobrze. Mam teraz kontrolę Urzędu Skarbowego, ja muszę zawieźć te dokumenty. Panie Sebastianie... Proszę pana, ja naprawdę firma straci więcej niż pan zarabia w ciągu roku. Rozumiem. Więc to jest naprawdę ważne i dla mnie, i dla mojej żony, bo nie dostanie więcej na zakupy. Kolega żony skarży się, że został poduszony paskiem. Czy miało miejsce takie zachowanie? Nie, zaprzeczam, nie było czegoś takiego. Oszukuję. Czy jest prawdą, że pan rzucił żonę na podłogę i ją uderzył w brzuch? Kocham żonę, nigdy bym tego nie zrobił. Czyli nie potwierdza pan takiego faktu? Nie. Tak? Proszę pana. Zgadali się może razem i teraz na mnie mówią. Proszę pana, informuję pana, że dopuścił się pan nietykalności cielesnej, naruszenie nietykalności cielesnej tego mężczyzny, jak i swojej żony. To jest przestępstwo z artykułu 217 kodeksu karnego i żona może złożyć teraz na pana skargę, ściganie. Również dopuścił się pan przestępstwa z artykułu 207. To są, jakiego przestępstwa? To jest znęcanie się nad osobą najbliższą, zamieszkującą. Także musi sobie pan zdawać sprawę, że będzie teraz wszczęta procedura niebieskiej karty. To jest... Dobrze, nie mam problemu, tylko mówię, jadę do firmy, zostawię dokumenty i się spotkamy. Niech pan jeszcze z chwilą jeszcze poczekaj. Proszę się uspokoić. Czy pani w dniu dzisiejszym obawia się o swoje życie i zdrowie? Czy mąż dzisiaj nie będzie w szalonym awanturze? Czy pani się o Polsce obawia? Pani, obawiam się, bo mąż powiedział, że jak wróci z pracy, to się policzymy. A ja wiem, co to oznacza. Rozumiem. Dobrze, to zmienia sytuację, także... rozumiem, że jeżeli mąż zostanie w domu, tak bądź wróci do niego, taka sytuacja znowu się powtórzy i pani się obawia o swoje zdrowie, tak? Że znowu taka sytuacja będzie miała miejsce. Tak, obawiam. Dobrze zrozumiałem? Jak ci się nie podoba, to się wyprowadź. Panie Sebastianie. Nie, teraz ty się wyprowadzisz. Panie Sebastianie. To jest moje mieszkanie i ja za nie płacę. Nie, to jest nasze wspólne mieszkanie. Proszę posłuchać, dobrze? Proszę pana, w związku z zaistniałą sytuacją informuję pana, że w dniu dzisiejszym za popełnione czyny oraz obawy żony, że zostanie znowu pobita, informuję pana, że jest pan w tym momencie zatrzymany. Zostanie pan przywieziony. Zatrzymamy panowie. Miałem do tej firmy jechać. Powiedzieliście, że to potrwa chwilę. Teraz pan do tej firmy nie pojedzie. Chcecie mnie teraz zatrzymać. Tak, a co z dokumentami? Dokument jest naprawdę bardzo ważne dla mnie. Dobrze, dokumenty mają przez pana w domu. Nie mogą zostać w domu, ja muszę je zawieźć do firmy. Więc może pan zostawić je przy sobie, może pan zabrać te dokumenty na komendę. Ale ja je muszę zawieźć do firmy, nikt się nie będzie znał na tym, tak jak ja. Ja muszę tam załatwić, tam jest urząd skarbowy. Jest teraz pan osobą zatrzymaną, informuję pana, że ma pan prawo kontaktu z adwokatem, ma pan prawo poinformować swoją osobę najbliższą o zatrzymaniu, również pracodawcę. Aha, to chyba, że w ten sposób. Może pan skontaktować się z pracodawcą i poinformować go, że został pan zatrzymany w dniu dzisiejszym. Ma pan prawo złożyć zażalenie do sądu na zasadność, legalność i prawidłowość tego zatrzymania. Również informuję pana, jak i panią, że mają państwo oboje w związku z tym, że dzisiaj została przeprowadzona czynność legitymowania, złożyć zażalenie do właściwego miejscowego prokuratora na sposób prowadzenia czynności legitymowania. Także pan... Nie chcę już jej znać po prostu. Pan wychodzi z nami, proszę poczekać. Ta osoba zatrzymała... Nie patrz się tak na mnie! Słyszysz mnie? Proszę przyjąć tę kwestię. Czy jaka osoba zatrzymała, zostanie pan założony tej ramki, proszę bardzo. Ale panowie, no jak przy sąsiadach jednak wyprowadzicie? Takie są procedury, więc... A to jest muszą to, że nie wiedzą? Cicho się. Teraz to ty będziesz siedzieć. Informuję pana, że może pan złożyć wniosek o ściganie tutaj pana Sebastiana w związku z groźbami karalnymi, w związku z naruszeniem nietykalności pana. Może pan złożyć wniosek, proszę wtedy udać się na komendę do miejską policji w Słupsku i tam ten wniosek zostanie od pana przyjęty. W domu nie ujawniliśmy dowodu osobistego. Tak jak mówię, nie miałem pewności, czy on tam także, był. Także tego dowodu raczej tam nie ma. Dziękuję. I z naszej strony to wszystko. Dobrze, zrozumiałem, wszystko jest dla mnie jasne. Dobrze, dziękuję również.